Cześć, w tym tutorialu nauczymy się długo oczekiwanego ruchu o tak zwanym under pressure. Ruch został wymyślony bodajże przez Dana Dave'a, zatem całe podziękowania idą dla nich. I cóż, ruch wygląda następująco, że wywieramy troszeczkę presji na kartach i karty zaczynają tak nam się przesuwać. Po pierwsze, chciałbym, żebyście najpierw nauczyli się chociaż podstaw tak zwanego pressure fana. Tutorial znajdziecie tutaj po mojej prawej stronie. Nie musicie tego pressure fana umieć tak super, tylko chciałem, żebyście obczali jego mechanikę, ponieważ ruch under pressure opiera się w 99% na tym ruchu. Zatem zaczynamy tutorial. Grip będzie taki sam jak w przypadku pressure fana. I tak jak robiliśmy pressure fana tak. Zwyczajnie będziemy robić pressure fana, tylko że nie będziemy kończyć kartami tak, tylko idziemy do połowy i naciskamy, i wywieramy presję tutaj palcami. I wtedy karty zaczynają nam się pod naciskiem przesuwać. Tak? Czyli tak jak w pressure fanie, daję presję tutaj i ściskam teraz środkowym. I troszeczkę wskazującym i troszeczkę serdecznym, ale głównie skupiam się na środkowym. I wraz z presją karty się poruszają. Bardzo ważnym elementem tutaj jest ten taki skos. Skos na kartach. Czyli jak jest ten skosik, przykładam. I karty pojedynczo tutaj wychodzą. Od nowa. Grip jak w pressure fanie. Dokładam tak samo jak w pressure fanie. Robię jakby pressure fana. Tylko jak jestem w jego połowie, to nie dokręcam dalej, żeby fana robić, tylko zwyczajnie tutaj przyciskam palcami. No, i to się zaczyna wszystko ruszać. Widok z tyłu. Znowu pozycja do pressure fana. Dwa paluszki. Robię do połowy. I jestem mniej więcej tak. Dokładam i wywieram presję. I się tu ładnie karty ładnie wychodzą. Jeszcze raz. Tak. I cały czas ciskam. Na początku możecie mieć takie problemy, że będziecie robić to wszystko na siłę i po prostu będzie tak szybko wam wyskakiwać, że aż karty wyskoczą z rąk. Bądź zwyczajnie będzie złe siły nadacie i nie będzie chciało wam się ruszyć. Albo nie będzie tego skosu. Jak brakuje skosu, to one nie będą wychodzić wam tak na bok, tylko bardziej będą tak wystrzeliwać. To jest, cóż, w tym ruchu będzie błędem. Czyli ostatni raz podsumowując. Rączka prawa, rączka lewa. Tak jak bym robił na pressure fana. Tylko że jak jestem mniej więcej w tej odległości, to dociskam i to wszystko będzie tam latać. Czyli tak, taki chcemy efekt dostać. Tak naprawdę teraz wyjawiłem wam ten taki mały sekret, jaki jest w tym ruchu. Czyli znowu, potrzebujecie do tego mechaniki pressure fana. Czyli popatrzcie na ten tutorial, troszeczkę pouczy się trochę tego ruchu. I jak tak naprawdę poznacie całą mechanikę działania tego ruchu, to przejdźcie do ruchu under pressure i zwyczajnie ten myczek zastosujecie, że w połowie przestajecie kręcić, tylko tutaj lekko dociskacie i karty same zaczną wam lecieć. Drugą sprawą też chciałbym, żebyście sami w trakcie robienia ruchu jakieś wnioski wysnuli, gdyż ciężko jest niektóre tutaj elementy przedstawić. Powiedzmy, że będziecie tak ruchu i chcecie prędkość kontrolować, tak? Zobaczcie, jak ja to w miarę wolno robię, tak? Czyli musicie siłą prawej ręki kontrolować, jaka prędkość wystrzeliwania, czy ukazywania tych kart będzie, tak? Zatem miejcie to też na uwadze, żeby w trakcie każdego ruchu troszeczkę tam myśleć. Kwestia konserwacji kart. Jak będziecie robić ten ruch, to potem obróćcie go deka na drugą stronę i róbcie drugą stronę, tak żeby dek równomiernie wyginał się raz z jednej strony, raz z drugiej, tak?
na dłużej może wam posłużyć. Ja polecam, że jak będziecie się uczyć tego ruchu, to uczcie paroma dekami naraz, bo jeden możecie po prostu zwyczajnie zniszczyć. Szczególnie jak jako początkującym ciężko wam przyjdzie ten ruch na początku, żeby go tak naprawdę dość ładnie, elegancko zrobić. Jeśli podobał ci się tutorial, nie zapomnij lajkować strony na Facebooku, link masz poniżej, nie zapomnij subskrybować mojego kanału, bardzo to motywuje i pamiętajcie też, że łapka w górę zawsze pomoże i da większą popularność na YouTubie, do czego też poniekąd dążę, chciałbym, żeby ten sport był bardziej popularny. To dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć.